Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Volvo XC60 w najmocniejszej odmianie T8. To już druga generacja Volvo XC60. Pierwsza, produkowana w latach 2008 do 2017, była ogromnym hitem. W zeszłym roku Szwedzi pokazali drugą odsłonę, która po raz pierwszy występuje w odmianie hybrydowej, typu plug-in hybrid. Z zewnątrz odróżnić odmianę T8, która w nomenklaturze Volvo oznacza właśnie pojazdy hybrydowe, możemy w zasadzie tylko po dwóch drobnych szczegółach. Pierwszy to oczywiście oznaczenie. Emblemat T8 wraz z napisem Twin Engine, co z angielskiego oznacza dwa silniki. Drugi detal to dodatkowy wlew paliwa, który znajduje się z przodu nad lewym nadkolem. To właśnie w tym miejscu wtykamy specjalny kabel pozwalający nam na doładowanie akumulatorów, a dokładniej to baterii. Baterie w Volvo XC60 T8 mają pojemność 10,4 kWh. A moc silnika elektrycznego to 87 koni. W połączeniu z nim pracuje benzynowy silnik 2.0, który posiada zarówno turbosprężarkę, jak i sprężarkę mechaniczną, czyli kompresor. Dzięki temu z 2 litrów udało się wyciągnąć 320 koni. Sumaryczna moc układu to 407 koni, a w rzeczywistości moc jest nieco mniej, pewnie coś koło 390 koni. Moc w zupełności wystarczająca, która pozwala katapultować się do pierwszej setki w czasie 5,3 sekundy. To genialny czas, zwłaszcza, że Volvo XC60 T8 jest strasznie, ale to strasznie ciężkie, bo waży 2139 kg. Powyżej 100 km na godzinę przyspieszenie wciąż jest niezłe, ale auto już znacznie słabnie i czas przyspieszenia od 100 do 200 trwa 17,3 sekundy. I to o ile mamy naładowane baterie. Z rozładowanymi Volvo jest nieco wolniejszy i czas przyspieszenia od 100 do 200 wzrasta o niemal sekundę i wynosi 18,2 sekundy. To są dobre czasy, jednak konkurencja o mocy 370 koni, taka jak BMW X3 M40i albo GLC 43 AMG, osiąga czasy 15 sekund przyspieszając od 100 do 200. Ale ma jednak 3-litrowe silniki i brak hybrydy, czyli są dużo lżejsze, a to spora różnica. A jak ze spalaniem? Cóż, tutaj dużo zależy od poziomu naładowania akumulatorów. Pełne naładowanie trwa nieco ponad 3 godziny i niestety możemy je robić tylko z Gniazda 230. Mówię niestety, bowiem korzystając z szybkich ładowarek, takich jak już jest coraz więcej w centrach handlowych czy na mieście, moglibyśmy pewnie skrócić ten czas do jakiejś godziny. No ale na razie Volvo oferuje tylko 230. Tak więc, jeśli mamy pełne akumulatory, to w mieście jesteśmy w stanie zejść poniżej 2 litrów na 100 km. Poważnie, sprawdziłem to w największych korkach o 16 w centrum Warszawy i spalanie jakie osiągnąłem to 1,8 litra. Fantastycznie. Jednak, jeśli tylko baterie się rozładują, wtedy spalanie wzrasta. I to drastycznie. Dokładnie to na tej samej trasie osiągnąłem wynik powyżej 11 litrów. Skąd taka różnica? Cóż, hybrydowe Volvo XC60 T8 potrafi jeździć na samych elektrykach. Ja potrafiłem rozpędzić się od 0 do 110 km na godzinę na samym elektryku i to naprawdę przyspieszając sprawnie, a nie jakoś zamulając. Zresztą po mieście da się jeździć wyłącznie na samym elektryku, a spalinowy włączy się dopiero jak bardzo mocno nadepniemy. Więc pewnie jakbym się bardzo postarał, to bym uzyskał spalanie 0 litrów na 100 km, jeśli chodzi o silnik spalinowy. Niestety, zasięg na samym elektryku to 35 lub 40 km, w zależności od trybu jazdy. To trochę mało, ale to nie byłoby problemem. Problemem jest to, że podczas jazdy te baterie niemal wcale się nie ładują i to nawet jak skrzynię biegów przestawimy w tryb B, który ma pomagać odzyskiwać energię. Volvo XC60 T8 ma też możliwość włączenia ładowania baterii za pomocą silnika spalinowego. Ale to po pierwsze trwa wieki, a po drugie powoduje tylko większe spalanie spalinowego silnika, co kompletnie mija się z celem. Swoją drogą przypomina mi się zawsze zdjęcie BMW i3, które jest ładowane przez wielki spalinowy silnik na przyczepie. To odzyskiwanie energii to coś, nad czym Volvo mam nadzieję, że pracuje, bo te 35-40 km jest nieco za małym dystansem, zwłaszcza, że trzeba auto ładować ponad 3 godziny. Ale jeśli to Szwedzi jakoś rozwiążą, to będzie to najlepsza hybryda na rynku. To co mi się strasznie podoba, to zwykła skrzynia biegów o 8 przełożeniach, a nie bezstopniowe wyjące CVT. Dzięki temu w XC60 T8 panuje idealna cisza nawet przy pełnym przyspieszaniu. Chociaż dwulitrowa rzędowa czwórka podczas mocnego przyspieszania nie brzmi jakoś ładnie, ale i tak lepiej niż wyjące CVT. Podczas pełnego przyspieszania ze świateł potrafią nam czasem zabuksować przednie koła. Co wydaje się dziwne, przecież XC60 T8 ma napęd na wszystkie koła. Otóż ma, ale jest on realizowany wirtualnie, gdzie spalinowy silnik odpowiada za napęd na przedniej osi, a elektryczny silnik za tył. To oznacza, że przy utracie przyczepności z przodu nadmiar momentu nie zostanie nam przeniesiony na tył. Trzeba o tym pamiętać, gdyby ktoś chciał spróbować swoich sił w mocniejszym terenie. A XC60 T8 kusi, zwłaszcza wyposażone w zawieszenie pneumatyczne z regulacją wysokości. Po podniesieniu mamy naprawdę niezły prześwit. Pneumatyczne zawieszenie pozwala nam też na regulację wysokości samego tyłu i to z poziomu bagażnika. To pozwala na łatwiejsze wrzucanie cięższych rzeczy do kufra. Kufer oczywiście jest otwierany elektrycznie,
a my możemy to zrobić na przykład za pomocą gestu nogą, machając pod zderzakiem. Bagażnik w hybrydzie jest tylko nieznacznie mniejszy od tego w zwykłej odmianie i posiada 468 litrów, a w zwykłej pojemność wynosi 505 litrów. Po bokach mamy dwa haczyki i gniazdo pod zapalniczką, a pod podłogą kolejne schowki. Podoba mi się haczyk, dzięki któremu możemy zablokować podłogę, a nie ciągle ją trzymać. Pomysłowe. Z tyłu miejsca jest naprawdę sporo i to zarówno na nogi, jak i na głowę. A do dyspozycji mamy swoje nawiewy, podgrzewane fotele, a w podłokietniku mamy schowek i dwa cup holdery. Niestety, trzecia osoba, która będzie siedziała na środku, musi siedzieć w ciągłym rozkroku. Również z przodu nie można narzekać na brak miejsca. Jest go sporo, a fotele są bardzo, ale to bardzo wygodne i do tego wyglądają świetnie. Zresztą, całe Volvo XC60 wygląda świetnie i to zarówno w środku, jak i na zewnątrz. Testowany egzemplarz posiadał pakiet Air Design, który w połączeniu z ogromną 21-calową felgą i niebieskim opcjonalnym lakierem prezentował się znakomicie. Co ciekawe, w opcji są nawet jeszcze większe, bo aż 22-calowe felgi, ale to już przegięcie. Chociaż muszę przyznać, że na 21 i pneumatycznym zawieszeniu XC60 jest naprawdę komfortowe. Wrócę jeszcze do środka i deski rozdzielczej, która jest minimalistyczna i piękna. W stylu nowych Volvo, czyli mamy bardzo mało przycisków, ogromny ekran dotykowy i drugi ekran zamiast zwykłych zegarów. Cyfrowe zegary to standard, ale tylko w odmianie T8. W pozostałych wersjach silnikowych jest to opcja zależna od poziomu wyposażenia. Główne centrum dowodzenia to dotykowy, 9-calowy ekran, który działa bardzo płynnie, a obsługa jest intuicyjna dla każdego, kto miał styczność ze smartfonem lub tabletem. Minusem jest oczywiście fakt, że ekran się mocno palcuje, ale i tutaj Volvo ma na to sposób. Przytrzymujemy główny przycisk przez 3 sekundy, ekran nam się wygasza, a my w zestawie mamy specjalną ściereczkę do czyszczenia. Sprytne. Kolejne sprytne rozwiązanie to dysze do spryskiwaczy schowane w ramieniu wycieraczek, przez co płyn idzie zawsze na szybę, a nie chlapie nam po dachu czy masce. Volvo nie ustrzegło się jednak małych błędów. Jednym z nich jest na przykład dość dziwny wygląd auta na rzucie 360 stopni, gdzie wszystko jest mocno zniekształcone. Kolejna sprawa to na przykład nieopisane przyciski na kierownicy, gdzie te po prawej stronie na przykład służą do regulacji głośności. Jak już jesteśmy przy głośności, to opcjonalne audio Premium Sound Bauer & Wilkins gra nieziemsko dobrze, co mnie nie dziwi, wszak kosztuje 14 660 zł dopłaty i posiada aż 15 głośników o łącznej mocy 1100 W. Co do jakości, to cały kokpit Volvo jest świetnie wykonany, z bardzo dobrych materiałów. Wszystko jest spasowane idealnie, a ja mam po raz kolejny zastrzeżenie tylko do skóry na fotelach przednich, która potrafi się brzydko zmarszczyć i przecierać. Ja wiem, że testowane auta nie mają lekko, ale ta skóra powinna więcej wytrzymywać. Świetnymi detalami wewnętrznym XC60 jest przełącznik do trybów jazdy, starter, który przekręcamy na boki, a nie wciskamy jak w każdym innym aucie, i ta fantastyczna dźwignia zmiany biegów z kryształami Oreforce. Nie wiem, co to są za kryształy, ale wiem, że prezentują się genialnie. Swoją drogą, tylko w T8 mamy taką gałkę i w zasadzie tylko po tym można poznać w środku, że jedziemy hybrydą. To akurat dla niej plus. W T8 w podstawie dostajemy też ogromny panoramiczny dach, który robi świetne wrażenie, a w kabinie jest jaśniej i od razu przytulniej. Przed ceną jeszcze kilka słów o prowadzeniu. Powiedziałem już, że auto jest zaskakująco komfortowe jak na 21 cali dzięki pneumatycznemu zawieszeniu. Volvo XC60 T8 pozytywnie zaskoczyło mnie też w kwestii prowadzenia. Nie ma tu co prawda precyzji układu kierowniczego, jaka jest u niemieckiej konkurencji, ale XC60 prowadzi się naprawdę pewnie i łatwo. Łatwo, ale z wyczuciem, a to duża zaleta. O osiągach też już mówiłem, ale to powtórzę. Z miejsca czy z niskich prędkości XC60 T8 to rakieta, nie jeden się zdziwi. Zresztą, nawet przy wyższych prędkościach auto bardzo ładnie się zbiera. Gorzej przyspiesza dopiero przy prędkości powyżej 180 km na godzinę, co w sumie nie ma już znaczenia. Nikt tym tak szybko już nie będzie jeździł, zwłaszcza że dwulitrówka wtedy pali już naprawdę sporo. O tym, że Volvo jest bezpieczne i ma niezliczone systemy bezpieczeństwa, praktycznie nie trzeba już mówić. Wystarczy spojrzeć na tą listę, która się pojawia przy odpalaniu, a to tylko część systemów. Na koniec cena. Podstawowe Volvo XC60 T8 kosztuje 256 700 zł, czyli o 30 000 zł więcej niż zwykła benzynowa T6. Dopłata wydaje się uczciwa. Dostajemy lepsze wyposażenie, lepsze osiągi i możliwość naprawdę taniej jazdy, o ile jeździmy mało po mieście. Samochód na dobrą sprawę nie ma konkurencji, bowiem ani X3, ani GLC, ani Jaguar F-Pace nie posiadają w swoich szeregach hybrydy. Hybrydowy jest za to Lexus NX, ale jego hybryda ma ponad dwa razy mniej mocy, bowiem tylko 197 koni. Wygląda na to, że Volvo jest prekursorem w segmencie, gdzie stworzyło coś na wzór sportowego, hybrydowego SUV-a. Pomysł i wykonanie świetne. Nieco gorzej z zasięgiem elektrycznym i możliwością doładowania podczas jazdy, ale są to początki Szwedów z hybrydami, więc wierzę, że lada moment uporają się z tymi problemami. Ale nawet z nimi Volvo XC60 T8 to kawał porządnego samochodu, a jak nie chcecie hybrydy, to gama silnikowa Volvo jest szeroka. Na pewno coś znajdziecie dla siebie.